Ten brodaty pan w czerwonym kostiumie i z pełnym workiem prezentów na plecach przychodzi do tych, którzy przez cały rok byli grzeczni. Święty Mikołaj istnieje i co równie ciekawe ma wielu swoich pomocników na całym świecie. Dlatego 6 grudnia jest w stanie być dosłownie w każdym miejscu. Czy to w szkołach, czy to w przedszkolach, czy to w świetlicy wiejskiej. Z wizyty Mikołaja najmocniej cieszą się najmłodsi. Takie spotkania z Mikołajem to w wielu miejscach tradycja i wyjątkowa chwila dla dzieci. W nieco inny sposób Mikołajki spędzono w przedszkolu numer 1. Oczywiście Mikołaj dotarł także i tam, zostawiając niespodziankę. Witam Was bardzo serdecznie, moje kochane przedszkolaki! Dzisiaj byłem u Was w przedszkolu i wiem, że części z Was nie było. Każdy dostanie ode mnie prezent, więc jak wrócicie do przedszkola, to prezenty dla Was będą czekały pod choinką. Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Mikołajkową niespodziankę dla dzieci przygotowała Rada Rodziców Klubiku i Przedszkola. Specjalnie dla najmłodszych tego dnia rodzice wcielili się w rolę aktorów i niczym najlepsi odegrali przedszkolakom kopciuszka.